Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam do holu zakupowego, tym razem z Lidla. W Lidlu dawno nie byłam, więc z chęcią tam dzisiaj właśnie zrobiłam zakupy. Więc tak, papier toaletowy 4,45 był jeszcze tańszy, natomiast te tańsze troszeczkę się rozwarstwiają, więc wolałam ten. Moje ulubione, czyli nie tylko moje, ale mój mąż też bardzo lubi, to są lody z Lidla, właśnie takie śmietankowe w czekoladzie, 3 euro bez centa. Tutaj mleko bio euro 25 i napój migdałowy euro 35. Oliwa bio 9,99. Tutaj wzięłam taki dzisiaj kurczak, czy nie, to jest indyk, już taki pokrojony na gulasz na przykład. To było cię na promocji za 2,99 z 3,5, więc 1,5 euro taniej, więc wzięłam dwa opakowania, jakiś gulasz czy coś właśnie. Tutaj wzięłam frytki, także nie zwróciłam w zamrażalniku, to było za euro 89 kg, takie super cienkie. Dalej jest kefir, był na promocji za euro, bez centa Milbona, więc wzięłam. Tutaj mozzarella 79, jakiegoś obiadu czy coś. Chleb Edamer, nie chleb, ser Edamer 400 gram 2,79. Tylko jeden ser wziąłam, bo jeszcze mamy w lodówce. Dalej ta szynka bio, ona jest bardzo dobra, 2,79. Ja ją bardzo lubię. Tutaj wzięłam tą tańszą za euro 49, 100 gramową. Ona też jest bardzo dobra. Ostatnio ją kupiłam i właśnie w sumie chłopakom też smakowała, więc wzięłam jeszcze raz. Ta salami z pieprzem, ona 2,25, dwa opakowania wzięłam, ma długi termin, to się przyda. I tutaj wzięłam na takim, chyba to było z tego, z włoskiego tygodnia, za 3,35 takie różne rodzaje wędlin, to akurat pewnie dla męża, bo ja takiego nie wiem, ale tak to się prezentuje. Dalej jedne jajka bio 3,29 i tutaj widzicie, są w ogóle trochę słodyczy, to też kupuję tak do prezentu, bo będziemy mieć dużo gości. Więc tak, takie wafle typowo z Lidla, one są tylko właśnie chyba w Lidlu, mi się wydaje, one były 2 euro bez centa, tu mamy 5 batonów. Ta paczka to jest dla nas, ona chyba euro 29, to jest taka mleczna, bo jest jeszcze gorzka, ale gorzko mam w domu. Tu takie choco chips, to było za euro 79 na jakiejś promocji, taka seria limitowana kokosowa. Tutaj te ciastka też dla nas, to są te takie właśnie bio, w ciemnej, czy one są bio? Nie, one są niby wegańskie z ciemnej czekoladzie, euro 79. Tu też w sumie dla nas wzięłam takie, znaczy dla nas albo dla gości, to są ciastka maślane, one były za niecałe 2 euro na jakieś promocje, natomiast mają bardzo dobry skład, bo tam jest tylko mąka, cukier, masło i... Znaczy tylko trochę tego cukru i sól, więc skład jest naprawdę bardzo dobry. Tutaj jeszcze wzięłam na promocji takie batoniki za euro 29, tu też 5 sztuk, też jakaś była na tą przecena, więc to będzie wszystko ze słodyczy. Tutaj te musli bio kokosowe, nie kokosowe, czekoladowe 2,79, mąka 79 euro centów i wzięłam cukier euro 45. My cukier kupujemy, nie wiem, raz albo dwa razy do roku, bo my nie słodzimy, tylko czasami do ciasta potrzebujemy, bardzo rzadko, nawet nie wiedziałam, ile cukier teraz jest, więc euro 45. Drożdże 15 euro centów i masło 1 euro 99. Chociaż były z Humela skarpetki za 4,99, więc wzięłam białe dla syna i ciemne dla męża. Tam jeszcze były jakieś koszulki na jakichś tam promocjach. Nie wiem, no ale wzięłam to, bo nie mam rozmiaru pewna, natomiast Lidl nie mam w mieście, więc nie chciałam tak w kółko jeździć. Tutaj wiecie co, mam kawę taką mrożoną, to akurat espresso wzięłam za 79 euro centów. Ja wiem, że tam jest trochę cukru, a tej kawy jest tak no minimalnie, natomiast no latem lubię sobie to coś takiego właśnie wypić w pracy, właśnie jak potrzebuję tego cukru, więc i to mi smakuje w ogóle, więc sobie wzięłam dwa pakowania mi na ten, no tak dwa razy w tygodniu po prostu wypiję w pracy. Chleb euro 99 taki ziarnami, on jest bardzo dobry. Tu euro 29 taki tostowy i wzięłam bułki. Trzy takie takie ze ziarnami za 49 euro centów i dwie takie podwójne, one były chyba za 27, coś takiego. Tu wzięłam herbatę mrożoną, to było za 2,29. Cytrynowa, były różne smaki. Specji dla syna, ten napój 85 euro centów, on to bardzo lubi, więc wzięłam jedno opakowanie. Wzięłam również piwo, 4 puszki były za 5 euro bez centa, Desperados. No czasami lubię takie piwo, ogólnie piwa nie lubię, ale takie smakowe nawet lubię. Tutaj trochę chemii, tutaj zostały owoce i warzywa, sporo tych owoców i warzyw, ale w chemii, te chusteczki. Właśnie z W5 za euro 45, wzięłam dwa opakowania i właśnie ostatnio nagrywałam Halls Action,
jakiś czas temu i właśnie tam powiedziałam, że coś mi się nie sprawdziło i właśnie mi się nie sprawdziły chusteczki z Action. Były bardzo suche i bardzo słabe, a te są naprawdę bardzo dobre, jeden z lepszych. Tutaj mam ten papier toaletowy na mokro Euro 25. Wzięłam waciki Euro 29, dwa opakowania i ten płyn do demakijażu oczu Euro bez centa. Owoce, warzywa, więc tak, kilo, nie, tu mamy 750 gramów cytryny, to było za euro 89, banany euro 29 kilo, winogrono 3,49 za kilogram, więc wzięłam takie opakowanie małe, marchew niecałe 2 euro, tutaj melon na kilogramy był euro 45 za kilo, więc to wyszło 3 euro, no tak trochę to wyszło, ale w sumie teraz są dobre te melony, arbuz dzisiaj euro za kilogram, pieczarki 2,29, tutaj mam taką sałatę, mix sałat euro 25, dalej mam, wiecie co, tutaj awokado euro 29 na promocji, więc wzięłam jedno, bo był bardzo zielony, więc nie chciałam brać, tak? I tak, sałata rzymska taka duża euro 49, koper taki większy euro 45 i jeszcze wzięłam bazylię, którą zjadł już Elwin i wodę. I na to wszystko wydałam się 124 euro, więc mi się wydaje, że znowu sporo. Jak wyszłam z tego sklepu, to znowu spatrzyłam na rachunek, czy wszystko mi prawidłowo nabili. Natomiast nabili wszystko prawidłowo, więc po prostu wszystko tak jakoś chyba znowu lekko drożeje. No dobrze, dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się już następnym razem. Pa!